wielkie emocje w piątym decydującym meczu, no i tak dla odmiany tiebreak. No tak, no, chcieliśmy coś nowego dla kibiców zrobić i dzisiaj 500 odbyłem. Politechnika was trochę zlekceważyła w tym tiebreaku. Marcin Nowak mówi, że za wszystkim wierzyli w to, że to już jest skończone, a wy pokazaliście wielki charakter. No i te twoje zagrywki długo zostaną w pamięci Politechniki. No mam nadzieję, że wszyscy będą to pamiętać, bo my na pewno i podejrzewam, że już jutro nie będzie pamiętał, w jakim to stylu było, a najważniejsze jest to, że wygraliśmy. Przyczyniłeś się do tego, że Olsztyn gra w europejskich pucharach po latach. Michał Żurek, jak z nim rozmawiałem przed chwilą, otwarcie powiedział, że z Olsztyna odchodzi, już tu nie zagra. Czy twoja przyszłość? Coś się więcej wyjaśni? Jesteś zawodnikiem Rzeszowa, trzeba przypomnieć kibicom, więc chcąc nie chcąc wracasz do Resowi, ale co dalej? No, wracam do Rzeszowa i to jest teraz może ten kierunek, który zadecydowałem razem z trenerem i z zarządem mojego klubu, także no, fajnie się grało tutaj, fajnie, że ten sezon zakończył się sukcesem. Można żartować, że rozpoczęliśmy od zwycięstwa i zakończyliśmy, także no, ale fajnie, że to się grało i fajnie, że osiągnęliśmy sukces. Jak rozmawialiśmy jakiś czas temu, mówili, że się oduczyłeś klaskać z kwadratu, wracasz do Rzeszowa, kontuzja Olka Achrema, chcąc nie chcąc. Będziesz grał, jeśli tam zostaniesz ostatecznie. To jest kolejny krok ku temu, żeby się rozwijać w twoim przypadku. Wracasz i będziesz grał w klubie, w którym miałeś grać już wcześniej. No tak, teraz dużo nabierałem doświadczenia i ogrania w tym sezonie, także jestem zadowolony z tego pobytu w Olsztynie. No, nowy rozdział, można powiedzieć. Nowy, stary rozdział. No, taka sytuacja życiowa się zdarzyła, że Alek nabawił się tej kontuzji. Mam nadzieję, że szybko wróci do zdrowia, a ja żeby to miał swoje szanse. Głupie pytanie, ale co wywodzisz z Olsztyna? Bo widzę, że szalik jest, to na pewno wywodzisz. A co jeszcze? Na pewno miłe wspomnienia i ten sukces, na który przez tyle miesięcy pracowaliśmy i brawo dla wszystkich, dla chłopaków i dla całego tego otoczenia, można powiedzieć, siatkarskiego, dla wszystkich kibiców.